No, teraz mogę zacząć dzień. Dzień dobry, dziewczynki, dzień dobry. Kawa jest. To do boju, nie? Także witam i zapraszam miłego oglądania. Słuchajcie, tak trochę byłam się z myślami pokazać i pokazać, no ale przecież ładne, całkiem ładne to moje śniadanie. To jest jajecznica na pomidorach z odrobiną podsmażonej wędliny wcześniej. No i kanapki z serem. Książka, czyli parę stron przy śniadaniu, no i herbata zielona, także życzcie mi smacznego. Jeśli coś jedzie, to ja Wam życzę smacznego i powiem Wam, że to jest przepyszne, po prostu przepyszne. Słuchajcie, z całego tego ciastowego jeszcze kremu, bo nie wiem, jak wypieczecie, ale jak piekę albo... No jak piekę, od święta, bo od święta to zawsze robię taki banjaj, że normalnie masakra. Ale tu Wam jeszcze dam taką małą podpowiedź. Co ja mogę robić za chwilę, no, kto zgadnie? Myślimy, tak, tu jest ocet, a tu liście, ziele angielskie, no i przydałaby się jeszcze jakaś cebula, tak, dobrze myślicie, dobrze, ciepło, zaraz Wam pokażę. Tak jest, brawo, dokładnie, będziemy robić grzyby, a jest tego trochę, mówię będziemy, bo ja je czyszczę, przygotowuję, a mąż przygotuje całą zalewę, bo ja zawsze mówię, że jest za ostra, a jak on zrobi, to jest ostra, ale w grzybach nie jest za ostra. Także ja je tylko oczyszczę, przygotuję, a mąż zrobi zalewę. A wiecie, że sukces to i tak będzie męża, nie? A, faceci, oni się umieją ustawić, nie? Dobra, zabieram się do roboty, bo już jest po 19. Wy pewnie oglądacie filmik. A ja tu trochę czasu jeszcze spędzę. Hej, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Te odgłosy, które słyszycie, to mój pies, który akurat je. Także gryzie się sobie karma. Wiecie co, ja tak zawsze stoję, nie wiem dlaczego, choć przecież ja mam tutaj krzesełko, to mogę sobie usiąść. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mam... Widzicie, chyba widzicie. Nie wiem, co widzicie, ale dobra. Widzicie pewnie grzyby. Ja Wam tam wrzuciłam wstawkę z tego piątku, który okazał się bardziej roboczy, niż mi się zdawało, niż planowałam. Bo planowałam sobie umyć okna, jakieś tam lampy, pranie. Auta nie umyłam w piątek, ale umyłam w sobotę, bo w piątek upiekłam jeszcze, umyślało mi się jabłkowca, bo miałam już jabłka, wiecie co? I mówiłam Wam o tych muszkach, więc stwierdziłam, że nie będę tego trzymała. Zrobiłam po prostu jabłkowca. Wyszedł trochę niski, ale był przepyszny. I co? I odezwała się do mnie pani, która zbiera mi grzyby. Ja Wam mówiłam, że ja grzyby robię, ale jak nie zbieram, zbiera je dla mnie pani, tutaj taka starsza, która raz, że zna się na grzybach, dwa, że uwielbia las, trzy, że ona naprawdę ma mega frajdę z tego, że zbiera sobie te grzyby i zawsze ona mi, kiedy jadę do niej, ja je kupuję po prostu od niej, to ona mi jeszcze opowiada właśnie, że a to tam widziała jakiegoś, no, zająca z małymi, a to widziała jeża, pytałam ich nawet ostatnio, czy nie widziała łosia, mówiła, że jeszcze nie spotkała tutaj łosi i właśnie nazbierała mi grzyby. Mam tutaj, tutaj jest 6, bo jeden słoiczek został zjedzony już przez nas z mężem wczoraj do obiadu. Po prostu mieliśmy taki dzień, że nie robiłam żadnej surówki nie, i wtedy właśnie te grzyby wjechały, bo były tu w kuchni, nie wyniosłam ich do tej pory. Za chwilę się za to zabiorę. Słuchajcie, w niedzielę byliśmy, w sobotę była fajna pogoda, wyszorowałam sobie auto, udało mi się doczyścić samochód tak jak chciałam. Fidek, nie wolno. On tutaj ogląda Emily buty, bo ja mam buty z Biedronki, wzięłam Emily klapki, pantofle z zamiarem, że będzie chodziła w nich po domu i wzięłam trochę większe, bo ona jest tą osobą, która, tak jak mówię, że wszystko ją zawsze gniecie, więc wzięłam 28 i mam nadzieję, że nie będę musiała wymieniać, ale wezmę je prosto do przedszkola, jakby coś, to je wymienimy, bo widziałam, że jeszcze jest 27, cena 24, 25 zł bez jakichś tam groszy. To jest LOL. Fajne, ciepłe i fajnie, że mam tą gumkę, choć właśnie nie wiem, czy u mojej Emilii to się zda, bo ona ma dość grube te nogi na podbiciu. No zobaczymy. W razie W komuś je odsprzedam po prostu. Ale mam nadzieję, że będą. To była sobota, w niedzielę. Co było w niedzielę? Byliśmy między Rosołem a Kotletem, pojechaliśmy. Stwierdziliśmy, że pojedziemy z dziećmi na... do parku trampolin. Pojechaliśmy, skakaliśmy wszyscy, słuchajcie. Dzieciaki miały mega frajdę, chłopcy to się tam potłukli na całego, bo tam można było walczyć ze sobą, żeby wpaść w te gąbki i
różne fikołki, koziołki, co tam się nie uprawiało. Emilia miała frajdę, bo tam był taki domek jak, wiecie, te kulki w Kulkolandach, nie? Także ona sobie zjeżdżała tam i kombinowała, ale powiem Wam, że teraz gdzie by nie poszedł, to się płaci normalnie stówkami. Stówka to jest za mało, o czym ja mówię teraz, bo mam w Biedronce, słuchajcie. I nic wielkiego nie kupiłam, bo nie kupiłam ani mięsa, nie kupiłam żadnych wędlin, nie kupiłam żadnej chemii, jedynie te pantofle i takie małe, podstawowe rzeczy i stówka to tak pyk. Także to, jak ceny poszły do góry, to ja Wam nie muszę mówić, ale tragedia, to jest po prostu tragedia. U nas jakby było jeszcze tego mało, zepsuł się samochód. I nie opłaciło się go póki co naprawiać. Musieliśmy kupić kolejny. Słuchajcie, to mi urwało. Mówię o tym, że musieliśmy kupić nowy samochód. Bo ja muszę mieć swoje auto, słuchajcie, bo ja odwożę dzieci, ja jeżdżę do sklepu, różne rzeczy tu załatwiam. Poza tym poruszam się jeszcze poza terenem naszej miejscowości. Także ja muszę mieć swój samochód, bo męża nie ma od rana do wieczora. Więc tak, więc nie miej tu oszczędności, nie wiem, chyba idź do banku, pożycz kasę na albo naprawienie tego samochodu, nie wiem jakim cudem, jakimi kosztami, bo to by było w ogóle, albo, no, albo weź pożyczkę, żeby kupić sobie samochód, także masakra, to jak Cię przyszło teraz żyć, to jest po prostu porażka, no ale dobra, nie będziemy się skupiać na tym, co złe, tylko będziemy się skupiać na tym, co dobre. Na poczcie kupiłam sobie dwie magnetyczne zakładki, bo ja byłam wysłać to rozdanie, bo jednak tak nie udało mi się Asia, nie Asia, tylko Martusia dobrze o tym wiedziała, że nie wysłałam tego rozdania. Ja jej tam pisałam do niej, czy muszę wysłać, stać w tej kolejce, czy jednak mogę wysłać dziś. Wyszło i tak na jedno, bo po prostu to rozdanie będzie już jutro u Marty. Nie wiem, co mi się ta Asia uczepiła. Słuchajcie, w każdym bądź razie u Marty i mam nadzieję, że się będzie cieszyła z tego rozdania. No i oczywiście wzięłam sobie dwie magnetyczne zakładki do książki. Słuchajcie, coś fajnego. Podobają mi się hasła. Po prostu bądź szczęśliwy, to najbardziej irytuje ludzi. Przykre, nie? Przykre, że irytuje, ale faktycznie tak jest. Duża część ludzi, gdy widzi, że nam idzie coś, że nam się udaje coś osiągnąć, że jednak mamy coś, czego oni akurat w tej chwili nie mają, bo przecież mogą mieć, no to zamiast nam pogratulować, zamiast cieszyć się z nami, to po prostu ich to wkurza, że my mamy, a oni nie. Ja Wam powiem tak, że ja jestem, bywam zazdrosna, tak. To męża to swoją drogą, słuchajcie. Ale bywam zazdrosna, tylko że u mnie zazdrość to jest coś, co mnie motywuje, coś, co mnie napędza, coś, co sprawia, że ja też chcę mieć to coś, o co jestem zazdrosna. Więc jeśli zazdroszczę, tak jak teraz pozdrawiam właśnie jedną z Was, która była w zajebistym hotelu, pokazywała mi, co tam nie ma. Gosia, pozdrawiam serdecznie i ja jej powiedziałam, że ja jej zazdroszczę, tylko potem napisałam jej, że u mnie zazdrość mnie po prostu motywuje i że ja po prostu będę chciała jechać kiedyś do tego hotelu, choćby na 3 doby, żeby właśnie tam skorzystać z tego wszystkiego, co mają, co proponują w tym hotelu. Więc u mnie właśnie zazdrość to jest tak, że dlaczego ona ma mieć, skoro ja też mogę to mieć, chcę to mieć. Więc będę robiła wszystko, żeby to po prostu mieć. I to nie jest absolutnie, że ja zawistna, mówię, o, pojechała, moczy tyłek, masują ją i coś tam. Nie, 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 absolutnie. Tylko ja mówię, że jeśli ona mogła, to ja też mogę. I ja po prostu, to jest taki kolejny cel dla mnie do odhaczenia. I taka motywacja, żeby na przykład zbierać sobie, odkładać sobie, żeby jechać, tak jak Wam teraz tutaj mówię o to, bo czasami to jeszcze jest na przykład inna rzecz, nie wiem, zazdroszczę koleżance jakieś tam ciucha, kurczę, i ja po prostu zaznaczam sobie, że chcę to mieć, podoba mi się to u niej, wiem, że będę się dobrze w tym czuła, chcę mieć takie samo, więc będę robiła wszystko, żeby to po prostu osiągnąć. Więc u mnie tak wygląda zazdrość, także nie zrozumcie tego z zawiścią, bo ja absolutnie nie życzę jej, żeby, nie wiem, ta sukienka się jej zadarła, bo mi się tak strasznie podoba, że absolutnie niech ona nie poplami, nie wiem, na pierwszym wejściu jej coś tam stanie. Nie, nie, nie. Ja po prostu mówię, że zazdroszczę tej sukienki i ja sobie po prostu wpisuję ją na cel w notesie i będę o tym pamiętała i będę robiła wszystko, żeby właśnie osiągnąć ten swój cel. To taki kolejny mój cel. Także tak u mnie wygląda zazdrość. Słuchajcie, czekałam, straciłam dzisiaj trochę czasu, znaczy straciłam, no to sobie ogarniałam wszystko, ale straciłam czas, kiedy mogłam sobie do Was pogadać. Ja nie jestem osobą, która włącza kamerę w takich normalnych rzeczach, jak coś tam robię, albo ja to w ogóle nie pamiętam.
I czasem mi się zdaje taką, a pierdołę będę nagrywała i po prostu nie nagrywam. A myślę, że te pierdoły też by Wam się dobrze oglądały i chyba się muszę nauczyć bardziej pracować z tą kamerą, żeby Wam więcej pokazywać. Ja dzisiaj czekałam na kominiarza. Na kominiarza, bo dobrze wiecie, że raz, że do ubezpieczenia domu Wam potrzebny papierek od kominiarza, dwa, no pasowałoby przyczyścić przed zimą ten komin. W ogóle to ten opał, masakra, my mamy dwa piece, bo mamy i gazowy, i węglowy. I korzystać będziemy chyba z dwóch, bo jak się będzie komuś chciało, w sensie mężowi chciało palić w piecu, to on będzie palił, jak będzie go więcej w domu, po prostu to będzie palił węglem. No jak nie będzie, to będzie chodziła gazówka, co jest strasznym ułatwieniem, no ale też trzeba płacić. Ale tu i tu już teraz to już trzeba płacić wszędzie, słuchajcie. No i za wyczyszczenie, za taką wizytę kominiarza też trzeba nieźle zapłacić. Także drogie życie, okropnie drogie życie się zrobiło. Tragedia. Ja nie wiem, czy ta pandemia, tak jak ja chciałam, pamiętacie ten mój ogród zimowy, słuchajcie, za te pieniądze, co ten pan zawołał, to ja sobie auto kupię. Szok. Po prostu szok. Ja już miałam robiony taki ogród zimowy w pierwszym domu i on był dużo większy i kosztował dużo mniej niż tu taki pierdzielnik, za przeproszeniem. To jakie sumy wołali, no i tłumaczyli się właśnie całą tą pandemią, także nie wiem, czy to faktycznie jest ta pandemia, czy ludzie nauczyli się korzystać z tego, że jest pandemia i można trochę po prostu dorobić. Słuchajcie, przeglądam sobie materiały, które nagrałam i już widzę, że powiedziałam Wam, że były zakładki dwie, a powiedziałam tylko o jednej. Tak prezentuje się ta druga. Nie bój się mierzyć wysoko i chwytać marzenie. Ja jestem tym przykładem, że u mnie od marzeń się zaczyna. Marzyłam sobie o domu, marzyłam sobie o córce. No i wszystko jest. Nie było łatwo, ale się udało. Teraz moje kolejne marzenia, no to słyszeliście, chcę właśnie jechać do tego hotelu, być może w przyszłe wakacje. Tu jest po prostu bądź szczęśliwy, to najbardziej irytuje ludzi. Słuchajcie, kiedyś wspomniałam tu jednej koleżance o tym, że mam zmarszczki mimiczne od uśmiechania, a ona powiedziała, zostaw je, one najbardziej irytują ludzi. Pytam się, ale dlaczego? Bo wiedzą, jak często się uśmiechasz, a wiesz dobrze, że teraz powodów do uśmiechania jest coraz mniej, także zostaw te zmarszczki, usuń sobie jakąś inną, ale te od uśmiechania zostaw. No i chyba coś w tym jest. Także mnie te hasła obydwa, jakby nie było, przypadły do gustu. Wzięłam sobie, choć było, były jeszcze inne. Może kiedyś też je kupię, albo może dla Was na rozdanie kupię. No nie wiem. W każdym bądź razie takie dwa wybrałam na dziś. Słuchajcie, nagrywałam Wam te podkłady przed chwilą, tak mówiąc o nich, tak żebyście widzieli moją buzię, ale powiem Wam, nie widzieliście kosmetyków, więc wolę Wam nagrać tak, żebyście widziały. I teraz tutaj dla porównania, taka trąba jestem irychońska, że normalnie amen, popędziłam do Rossmana, bo w zeszłym miesiącu była, do końca sierpnia była promka właśnie na nam i kupiłam sobie podkład, myśląc o tym, że kupuję dokładnie ten podkład, czyli chodziło o to, żeby był nawilżający i żeby był rozświetlający. I kiedy wpadłam do tej szafy, tam już było mocno przebrane, bo to był przedostatni dzień bodajże tej promocji. No ale wiecie, zachwycona mam. Mam, bo oczywiście patrzyłam na co? Patrzyłam na to, żeby było True Natural, bla, bla, bla. No i jest True Natural. Szkoda tylko, że ten jest matujący, a chciałam rozświetlający. I powiem Wam, że różnicę widać, mimo tego, że używam kremu mocno nawilżającego. Mówię tutaj o kremie w tej chwili z Taupy. Jestem z niego bardzo zadowolona, bo ja widzę to nawilżenie twarzy. On raz, że zostawia taką jakby mokrą twarz. To nie jest nic klejącego, co zostaje. Świetnie sprawdza się pod makijaż. Przynajmniej u mnie nic. Tutaj się nie ciasteczkuje, nic się nie roluje. I to nawilżenie, mówię, że nie klei się. Świetnie się sprawdza pod makijaż ten krem. Absolutnie to nie jest jakiś ciężki krem, nie. Ale widzę, że po prostu jest moja buzia naprawdę nawilżona. Tu pisze, o widzicie? Intensywnie nawilża przez 72 godziny, ja wiem, czy tak 72 godziny, no ale dobra, wiedziało nie z tymi godzinami. Ale poprawia elastyczność skóry, może i poprawia. Drobne smarszczki,
No ja mam tyle tych zmarszczek, że ja tam nie patrzę na te drobne, tylko patrzę choćby na te od uśmiechania się, a mi się cały czas japa cieszy, także nie brakuje ich. Ale wracając do tego, to jednak przy nam musicie zwrócić uwagę, bo ja dałam ciała i jest matujący. Znając życie, to ja po prostu pokombinuję trochę tego, trochę tamtego i będzie lepiej. Czy tego, to ja już zdenkowałam. Wiecie co, nie lubię właśnie, one niby są eko, szklane, bla, bla, bla. Ale wiecie jak jest, że plastikowe to jeszcze przejedziecie nożyczkami przez pół i wmalujecie się przynajmniej ze 3 razy. Tu tego się nie da, bo to jest szklana butelka i powiem Wam, że nie widać kiedy się kończą. Naprawdę, bo jak widzicie, o, to on tak wcale nie wygląda. Teraz w kamerze fajnie widać, ale tak normalnie to cała oblepiona jest ta ścianka i nie widać, kiedy jest koniec tego podkładu, także trzeba się pilnować. A opłacają się właśnie w takich promocjach, bo są wtedy 50% taniej. No tak to w regularnej cenie to kosztuje przeszło 54-56 zł, także trochę za taki podkład. Także no ja spiesząc się jednak nie kupiłam zbyt dobrze, bo nie jest rozświetlający. Ja lubię podkłady rozświetlające. Za to przechodząc do tołpy, w przyszłym, aż nie, to już w tym tygodniu przyjdzie moje zamówienie z tołpy i pokażę Wam, co jeszcze zamówiłam, na co się skusiłam, bo stwierdzam, że tołpa jak najbardziej mi pasuje. Nic mi nie wyskoczyło, nic mnie nie uczuliło, a widzę to nawilżenie, o które właśnie walczę, także pokażę Wam. Myślę, że może w środę, choć w sumie nawet nie wiem, czy w środę będzie film. Dobra, tak szybciutko, żeby znowu ten film nie wyszedł taki ogromnie długi. Moje gadulstwo zaczyna się nakręcać. Dlaczego w środę, nie wiem dlaczego, czy jakby nie było filmu, to się nie niepokójcie. Dlaczego? Bo ja w środę mam zaplanowane brwi permanentne. Tak, zdecydowałam, że pójdę na te brwi. To już jest trzecie moje podejście i nie wiem, czy wypali, bo za pierwszym razem to wylądowałam z Filipem w szpitalu, musiałam odmówić. Potem się sama rozchorowałam, znowu musiałam odmówić, więc teraz numer 3 i powiem Wam, że to jest tak 50-50, bo Emilia już boli ząb. Dzisiaj próbowałam się dodzwonić do jakiegokolwiek dentysty i słuchajcie, terminy są na połowę października i w dół. Także ja jestem w szoku, że z dzieckiem cierpiącym, którego boli ząb, której ząb już był leczony, dzwoniłam do tej pani doktor, której był leczony i mi powiedziała, że ona na tą chwilę nie jest w stanie nic zrobić, więc dla mnie to jest po prostu wow, płacimy, wymagamy, a kolejki są okropne. Więc nie wiem, bo na NFZ to ani nawet mowy nie ma. I jeśli na przykład powiedzą, że w środę, to ja w środę pójdę z dzieckiem do dentysty zamiast jechać na te brwi permanentne. Więc jeśli by nie było tego filmu w środę, to już wiecie, że no albo pojechałam, albo coś mi wskoczyło, ale spokojnie, to nie będzie nic złego, bo może go faktycznie nie być. Ja nie nagrywam nic do przodu, więc chyba, żebym jutro coś nagrała i wrzucę Wam w środę, bo jeśli pojadę na te brwi, to zajmie mi to dużo czasu. Mam nadzieję, że nie będzie bolało. Ja tu rozmawiałam z dziewczynami, które miały i są znowu odczucia bardzo różne, ale ja wiem jak to jest, choćby do tatuaży, bo ja mam tatuaże i jedne osoby mówią, że bardzo bolało, że gdzieś tam ciągło i coś tam. Mnie tatuaże nie bolały, więc mam nadzieję, że brwi też mnie nie będą bolały. Dlaczego robię brwi? Bo ja swoich praktycznie nie mam. Słuchajcie, ja mam dzisiaj specjalnie nieumalowane, więc widzicie, że jak ich nie pomaluję, to praktycznie ich nie mam, bo ja jestem blondynką, więc nie dość, że są jasne, to jeszcze przez to, że jako nastolatka sama depilowałam, więc wiecie jak to wyglądało. Kupiłam sobie odżywkę, trochę to odrosło, ale szału nie ma i stwierdziłam, że jednak fajnie by było zrobić te brwi. Mam nadzieję, że jak już pani mi zrobi, to nie będzie to wyglądało tak, że wiecie, że nie będę taką zołzą, bo czasami jak widzę dziewczyny na mieście, jak mają to zrobione, to mówię, Jezu, nie widać nic, tylko brwi. Także dobra, tyle na ten temat, oglądajcie sobie dalej. A tak z prozy życia, to poskładałam już bardzo dużą część prania. To zostało wynieść ręczniczki, jakieś ściereczki, no i zabrać się do całej kopy, bo naprawdę uwierzcie mi, że to jest kawał miski, skarpetek, majtek, tudzież rajstopek dziewczęcych. Także taka poniedziałkowa praca, zanim jeszcze dzieci wrócą. Obiad mam, bo mam rosół z wczoraj, coś tam pokombinuję, jakąś zupę. No i oczywiście znając mnie, to wymyślę jeszcze jakieś drugie danie, w zasadzie już nawet chyba wiem, co zrobię. Także ja zabieram się do pracy. Dajcie znać, czy jesteście team prasujemy, czy prasujemy przed wyjściem. W sensie, czy prasujecie zaraz po praniu ubrania, czy prasujecie tak jak ja z szafki przed wyjściem, bo nie prasuję wcześniej. To mi po prostu nie wychodzi, ja nie lubię, bo ja jestem osobą, która
Przegrzebuję tą szafkę, wszystko mi się wywraca, przewraca. Chłopcy ubierają się sami, więc to, że ja im wyprasuję coś przed, zaraz po praniu, to się totalnie u mnie nie spisało, bo wiecie, jak chłopaki, banżaj w szafkach, więc wszystko i tak jest zmięte. Wolę wyprasować chwilę przed, a Brian czy mąż to prasują sobie sami. Także ja składam, a Wam życzę miłego wieczoru. Proszę o łapkę w górę. No i do zobaczenia w komentarzach. Pa, pa!